Na początek może nie spadać! Halo, bo ja chcę stąd uciec! Okej. Auć. Kurczę! Nie przyjdą, nie? Dobra, oni są tam na zewnątrz. Nie mam żadnej osłony, słuchajcie. To mnie bardzo martwi. Okej, dobra, wiem. Dobra. Tam jest jeszcze jeden. I tam. Zostali mi chyba tylko ci na dole, co nie? Okej. Spelliarmus, Confringue. Dobra. To była szybka akcja. Nie, ja się nie zamierzam poddawać. Nie wiem jak wy, ale ja nie mam mowy. Wszyscy? Ci opuścili różdżki, to chyba wszyscy. O, mamo. Protego! Muszę iść tam. No dobrze, stąd nie zejdziemy. Dobra, powiedzcie, że stąd już mogę iść. Ona je musi otworzyć. O mama. Dobra, ustawię sobie już Petrificusa. Coś cicho, gdzie oni wszyscy są? Może nie przyjdą, co? Nie, łudziłam się. Dobra, chowam się. Jest ich jeszcze więcej. Dobra. Gdzieś jeszcze? A i owszem. Jeszcze was więcej? Nie widzę nikogo. Hermiona, długo jeszcze, bo ja... O. Dzięki, Hermiono. Nie wiem, co byśmy bez ciebie zrobili. O masakro. O masakro, droga i wszyscy święci. To jest jakiś koszmar. Ja bym się chyba skichała, gdybym... miała zaklęciami miotać i gdyby we mnie zaklęciami miotano. Masakra. Musimy się więc pośpieszyć. Którędy? Hermiona, którędy? Aha, dobra, czyli na górę. W ogóle jak się schody pozmieniały. Wydaje się, że to miejsce zaczyna się rozpadać. Ale to co, to teleportację, tak muszę uskutecznić. Bitwa się zaostrza. Znajdź inną drogę w dół. Dobrze, spotkamy się na dole. O Boże, Boże, Boże. Trzeba sprawdzić, czy to potem. Czarny pan nie będzie tolerować pomyłek. Co tu się dzieje? Dobra, raz. Okej. Czarny pan chce Pottera żywego. Dwa. Chłopak jest tutaj! Zaraz cię złapiemy! Petrificus chyba! Fuck! Nie możecie ciągnąć! Dobra, jest. Jest.
Mam iść na dół, tak? Dobra, idź sobie. Dobra, nice. Jeszcze jeden. Zejść na dół, tak? Powiadacie. Tymi schodami nie przejdę. Gdzie jest ich więcej? Bo gdzieś są na pewno. Ok, tu są. Dobra, no wiem, że to ja. Ja wiem, że wy wiecie. Sam cię zabije? Nie, bo czarny pan musi. To ty nie znasz przypowiedni? Tak. Nie macie gdzie się schować. Czarny pan cię chce! Okej. Raz i dwa. Wszyscy? Wszyscy. Jezu! Gdzie ty jesteś? Dobra. Nice. Wy jesteście tutaj, tak? Oj, tu jest jeszcze jeden. No. Dobra. Jakoś sobie, słuchajcie, radzę w tej bitwie. Metodycznie. Krok po kroczku. Au, dobrze powiedziane. Tak. A i owszem. Nice. Gdzie tam was poniosło wszystkich? Okej. Jedziemy z tym koksem. Dobra. Będzie was więcej? Jak najbardziej. Ilu jeszcze? Auć. Wyłaź stamtąd. Tu jest. Okej. O mamo, wszystko ucichło jakoś. Tu przeszkód nie ma, nie było przynajmniej, więc podejrzewałam, że nie będziemy z nikim walczyć, bo jak mamy z kimś walczyć, to zawsze coś nam się na podłodze pojawia, za czym możemy się schować. Więc tym razem wiedziałam, że nic nam nie grozi. Lavender! Nie!
O-o! I my z nimi teraz, tak? Hermiono! Idź dalej! Ja się tym zajmę! Dobra, tu mam, że... Jak nie mam... Boże... Co ty robisz? Dobra, Fenrira trochę załatwiliśmy. O Jezu. No dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze. Dobrze. Gdzie jesteś, stary? Ja go mogę tym Confringo cały czas. Tak de facto. Okej. Boję się, że narobię sobie zaległości. Co ci jest, Fenrir? Nie zmienisz mnie tu takiego jak ty. Najtrudniejsza walka świata. Gdzie oni są? Gdzie jest reszta? Nie trafiłam w niego, cholera. Cholercia! Dobrze. Dobrze, już połowy życia nie ma. Jeden z drugim idzie sobie stąd. O fuck, gdzie on jest? Dobra. Dobrze. Jeszcze raz. Może dwa. Ty potworze! Dobra. On jest. Dajcie mi go. Dobrze. Ostatni raz. Ostatni. Jeszcze raz. Rycz sobie, no. Dobrze. Nie macie tu. Mamo. Mam nadzieję, że ja nie muszę z tym olbrzymem tam, wiecie. No to się porobiło. Żeśmy zaszaleli, przyznam szczerze. Nieźle, nieźle. Nieźle, nieźle. Mam nadzieję, że Hermionie nic nie jest. Tak. Zejdziemy do hangaru i zaczekamy tam na nią. Tak, na pewno na tego nie. Na pewno już nie chcę, że... Ma sens, jeśli Voldemort tam jest. Zobaczmy, zanim nas
Fuck. Nie możecie ciągle uciekać! O Jezus, mój. Dobra. Ja ci dam Petrificus Totalus. Dobra. Jesteśmy blisko nich. Wywaliło ich w kosmos. O, halo, 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 halo. Ale go zbombardowałam. O, skubana. O, ja skubana. O, wy! Nie uciekaj! Nie uciekajcie, ja ci tam nie uciekajcie. Dobrze. Dobrze. Już niedużo nam zostało. To był chyba ostatni z nich. Jesteśmy już blisko. Musimy być cicho. Taki mam zamiar. O, Hermiona przyszła. Widzieliście? Przyszła. Tak. No jakoś hangar na łodzie wszystko omija, nie? A dziwne, że Voldemort nie wyczuł, że Harry jest. Rzucałeś niezwykłe zaklęcia czarną różdżką, mój panie. Dziś, gdy przyjdzie chłopiec, nie zawiedzie cię, tylko ciebie słucha. Czarna różdżka należy do zabójcy poprzedniego posiadacza, Severusie. Ty zabiłeś Dumbledora. Póki żyjesz, czarna różdżka nie będzie naprawdę. Nie, nie chcę na to patrzeć. Zabij! Weź moje wspomnienia. Masz oczy twojej matki. Ale ona nie żyje. Żyje jej syn. Jeśli naprawdę kochałeś Lily Potter, będziesz go chronić. Nie oczekuję się, że mały Malfoy zdoła ciebie zamordować. Jeśli zawiedzie, czarny pan zwróci się do ciebie. Wiesz, że ta klątwa mnie zabije. Jednak to ty musisz mnie zabić. Tylko wtedy Voldemort w pełni ci zaufa. Harry musi o czymś wiedzieć, kiedy Voldemort stanie się łatwy do zranienia. Gdy Lily Potter zasłoniła Harry'ego, odbiła mordercze zaklęcie. Cząstka duszy Voldemorta wszczepiła się tam w jedyne żywe stworzenie, w Harry'ego. Więc gdy przyjdzie czas, chłopiec musi umrzeć. Tak. I to Voldemort musi to zrobić. Oni zabili Lupina i Freda. Harry Potterze, zwracam się teraz do ciebie. Przyjdź do mnie w zakazanym lesie i staw czoła losowi. Przyjdź, a zakończy się rozlew krwi czarodziejów. Idę tam. Teraz. Zwariowałeś? Nie! Tak. Musi być. Zabij węża, a zostanie tylko on. Wtedy się skończy.
Szczerze wam powiem, że nie wiem, co powiedzieć. Za każdym razem mnie to porusza tak samo mocno i chyba to się nie zmieni do końca moich dni. Przysięgam, moje dziecko jak się urodzi, dostanie list z Hogwartu. Będzie miało 11 lat. Serio. Ręcznie zrobię i napiszę. Masakra. Koniec. Została tylko jedna rzecz do zrobienia. No tak.